ukraińskiemu konsulowi towarzyszył Igor Jorana, przedstawiciel Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Goście byli zainteresowani nawiązaniem kontaktów z przedstawicielami słupskiego biznesu. Oczekiwania słupskich przedsiębiorców były duże. My ze swojej strony zaproponujemy przede wszystkim współpracę w każdej dziedzinie. No ja reprezentuję budownictwo, ale Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, którą reprezentuję, będzie chciała w szerokim zakresie tą współpracę przedstawić. Jeżeli delegacja, która przyjechała do nas z wizytą, myślę, że oni mają również propozycje, że będzie to owocna wizyta. Strony chcą ściślej współpracować w kontekście planowanych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku. Z tego powodu firmy z obu krajów mogłyby nawiązać kontakty biznesowe w budownictwie, hotelarskiej i handlu. W przyszłości planowane są kolejne spotkania.